tą baterię, więc się sprężaj. Cześć, cześć, z tej strony Klaudyna. Wybrałam się na spacer moje bliższe okolice i okazało się, że wyrastają już co? Wyrastają bazie. Bazie, przypominam, wyrastają na wierzbie. I dzisiaj chciałam Was zaprosić na bloga, gdzie pokażę Wam, w jaki sposób przygotować herbatkę baziową. Ponieważ warto wiedzieć, że kora, młode gałązki wierzby są znanym surowcem zielarskim, tak, od wielu, wielu lat takim tradycyjnym. Natomiast bazie również są surowcem zielarskim bardzo ciekawym. I kiedy byłam rok temu na kursie gemoterapii u doktora Różańskiego, mówił on właśnie o herbatce na parze baziowym na mleku, który jest odpowiedni także dla małych dzieci. Często mi pytacie, co i jak właśnie dla małych dzieci można przygotować. I takie bazie można sobie teraz pozbierać. Można je oczywiście wyhodować w domu, czyli zbieramy sobie gałązki, włożymy w domu do wazonika i bazie oczywiście się nam pojawią. Można je także ususzyć. Po co nam taka herbatka baziowa? Jeśli chodzi o herbatki czy napary baziowe, przede wszystkim są one, jak wspomniałam, odpowiednie dla najmłodszych. Działają lekko przeciwzapalnie, lekko wykrztuśnie, lekko napotnie, czyli we wszystkich stanach przeziębieniowych, grypowych, w sensie grypopodobnych, taka herbatka z bazi może się okazać pomocna zarówno starszym, jak i młodszym. Także na blogu zobaczycie proporcje, jest to około łyżka bazi na szklankę mleka. Można oczywiście łączyć z innymi surowcami, na przykład z lipą. Wydaje mi się, że bardzo fajne w przypadku na przykład uporczywego kaszlu mokrego byłoby połączenie ze złotym mlekiem, czyli połączenie bazi z mlekiem kurkumowym. Oczywiście znajdziecie także link do tego, jak przygotować złote mleko. Także to tyle. Ptaki już zaczynają śpiewać, tak jakby na wiosnę. Mam nadzieję, że wiosna przyjdzie niedługo, chociaż jeszcze troszeczkę pada śnieg. I to jest jeden z takich pierwszych surowców zielarskich, które możecie sobie zebrać. Oczywiście jest teraz również czas na pączki. 2 lata temu pisałam Wam o gemoterapii, czyli o terapii pączkami. Również podaję Wam tutaj link, gdzie możecie sobie przeczytać, w jaki sposób przygotowywać glicerydy gemoterapeutyczne. Może jeszcze kiedyś wrócimy do tematu, bo jakby można w inny sposób też pączki ekstrahować. Więc za pączkami także jak najbardziej można się rozglądać. Sok z brzozy, pytacie, u mnie jeszcze za zimno. Było kilka dni 10 stopni, ale to jeszcze niewystarczająco dla brzozy, żeby soki puściły. Myślę, że jednak troszeczkę cierpliwości nam się tutaj przyda. Także to tyle, do czytania i do domu, też jest trochę chłodno, właśnie się baziami rozgrzać. Do czytania, hej, hej, pa, pa. Dziękuję.